Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kinna. Przed nami świat według Kiny. A co dzisiaj? Nie musicie wybaczyć, się będę cały czas ruszać, ale mam bardzo dobry humor i słuchałam właśnie przecudownej piosenki, która mi jakoś tak dzisiaj wpadła do głowy i mi się z pewną osobą kojarzy, a ta piosenka to WTF, zespół Da Bob. Dobra. Nevermind, w każdym razie. Właśnie wróciłam z Tesco. I tak mnie jakoś wzięło na nagrywanie vlogów, nawet mam dwa pomysły, tak, czyli oprócz tego nagram jeszcze jednego. W ogóle moje paluszki już trochę lepiej, ale ten... Wybaczcie, ale ten mnie dalej boli. Jeżeli ktoś nie wie, zabijałam pająka na ścianie, wybiłam sobie cztery palce. Tak, odsapnijmy i lecimy dalej. Ogólnie temat dzisiejszego vloga gdzieś tam wpadł w głowę moją i kolorowego, wracając z Krakowa do Częstochowy, bodajże, chyba tak. Słuchajcie, tak sobie gadaliśmy i właśnie, że część piosenek nam się kojarzy z danymi osobami, z danymi sytuacjami, z jakimś danym uczuciem, nie wiem, smakiem, kolorem, czymkolwiek sobie tylko chcecie. Aż jestem dzisiaj normalnie. Tak, i właśnie dzisiaj o tym chciałam porozmawiać, odnośnie tego, że właśnie sama ostatnio bardzo odczułam to, że pewne piosenki kojarzą się z pewnymi osobami. Nie wiem, Blow Me One Last Kiss z Danielkiem, wszystkie piosenki z Sister Acta z Broszką, dodatkowo też Pipi, Peacock i tak dalej. Ja wiem, wszystkie piosenki Turnała kojarzą mi się z Gosią. Gosiu, pozdrawiam cię. Oczywiście kolorowe Broszkę też. No tak akurat takie pomysły krakowskie. Nie wiem, część piosenek Brodki czy Shakiry kojarzy mi się z moim najlepszym przyjacielem Tomkiem, którego mieliście okazję w pewnym vlogu zobaczyć. Piosenka Bass Huntera, Botenana czy coś takiego kojarzy mi się z moim przyjacielem jeszcze z technikum i z wycieczką do Zakopanego. Nie wiem, wszystkie piosenki Depeche Mode kojarzą mi się z Ludwiką. Jest po prostu masa osób, masa miejsc, masa, nie wiem, rzeczy, które mi się kojarzą z daną piosenką. A właśnie jechaliśmy ostatnio autem Danza Kuduro, czy jak... I kurwa, nawet nie pamiętam, jak to się wymawia. Łódewa! W każdym bądź razie to mi się piosenka bardzo mi się kojarzy z Grecją, z rejsem z Grecji na Skiatos. I myślę, że to już tak zawsze będzie. Zwłaszcza, że widzę, no nie wiem, taka głupia sprawa, ale właśnie w tym pokoju jak była faza na Britney Spears wiele, wiele, wiele lat temu, to w tym pokoju właśnie razem z Tomkiem odstawialiśmy naszą choreografię do piosenki Toxic i bo po prostu była miazga. To są rzeczy, które bardzo pamiętam. Ja czasem nie pamiętam czegoś, co powinnam pamiętać, a właśnie kojarzę jakąś taką pierdołę związaną z jakąś piosenką i tak dalej. I ogólnie jeśli chodzi o muzykę, to słucham wszystkiego, także nawet kolorowo coś znalazł w mojej playlistie dla siebie. Nie no, bo jak słucham trochę polskich, trochę zagranicznych, trochę rapu, trochę, nie wiem, trochę reggae, trochę metalu, trochę techno, trochę, nie wiem, rocka. Ja słucham wszystkiego, naprawdę wszystkiego, a na imprezach disco polo ja się nie wstydzę, tańcuję do disco polo, że ja pierdzielę. Tak, w ogóle miał być dzisiaj z Julianek, ale no paliłam na live, to nie będę palić dwa razy jednego dnia. Boże, jak ja się ruszam. Przepraszam was, ale naprawdę jestem tak... Jakoś tak dzisiaj mega naładowana pozytywną energią i mam nadzieję, że choć trochę wam jej przekażę. No ale tak, oczywiście rozmawiamy sobie właśnie... I tak właśnie zgadzam się z kolorowo, że on ma dokładnie tak samo jak ja, czyli że jakaś piosenka kojarzy mi się z osobą, miejscem, sytuacją. I tak naprawdę się zastanawiałam, czy wy, kurczę, też tak macie, czy... Macie tak? Macie? No, jeżeli macie, to piszcie, jeżeli nie macie, to również piszcie, chętnie poznam wasze zdania. To co, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kina, trzymajcie się. Ciao.